Mariusz, zaskoczyłeś wszystkich swoim nowym projektem, Skodą Fabią. Co mógłbyś powiedzieć o tym samochodzie? Znaczy, tak jak kiedyś mówiłem, to było dawno temu, bo chyba z pół roku temu, jak żeśmy zaczęli, czy 8 miesięcy, zawsze nam się marzyło z tato, żeby mieć samochód WRC w garażu. No i udało nam się, mamy Skodę WRC, bo właśnie zawsze chcieliśmy mieć Skodę. No i to przede wszystkim podziękowania dla chłopaków i dla taty, że wytrwali, bo uruchomienie projektu było łatwe, ale dokończenie było mega trudne, żeby to wszystko tutaj w tym samochodzie działało. Samochód jest perfekcyjny, super zabawka do gór, na barburkę, na wieliczkę, kuliga, buble Mariana i Janusza, więc cieszę się, że mamy taki samochód. Rejestrację dostał STS, czyli oznacza STS Szymon. Ochrzcieliśmy go tydzień temu, więc udany rok. Powiedz, tym samochodem będziesz startował, to będzie twój główny sprzęt na górskie mistrzostwa, czy pozostanie to jednak Mitsubishi? Nie, Mitsubishi już tutaj stoi, to już będzie jako show car. Na pewno nie będzie do sprzedania, bo z tym samochodem mamy długą historię w rodzinie i on zostaje jako pamiątka, a będziemy chcieli jeździć Skodę i jeszcze na tym modelu się skupić, bo naprawdę, jeżeli chodzi o rozłożenie mas, tego typu rzeczy jest perfekt. Kibice pytają się i zastanawiają się, czy oprócz wyścigów zobaczymy cię może jeszcze w jakimś rajdzie w tym roku. Chciałbym bardzo pojechać, nie ukrywam, na Mikołajki, ale naprawdę ten sezon jest jakiś trudny dla nas. Bardzo dużo już mieliśmy awarię, przegraliśmy tytuł Mistrza Polski w tym roku. Dziwne sploty wydarzeń się koło nas jakby trzymały, gdzie nigdy nie mieliśmy takich problemów, ale trudno, taki był sezon, wiadomo, to jest motosport. Nie ukrywam, że coraz łatwiej nam jest rozmawiać ze sponsorami, mając to zaplecze, ten sprzęt, tą firmę, więc nie ukrywam, że cały czas mi się marzy. Dziesiątka w rajdach i Skoda w górach i bym był najszczęśliwszym człowiekiem. Jak się odnajdujesz na takim imprezie jak Verva Street Racing? Ja generalnie lubię showy. Mi się marzy. Marzy mi się nakręcenie filmu z tym samochodem, takiego dla kibiców. Ale obiecuję, że jeszcze zrobię to w tym roku i ja lubię takie showy, mógłbym być codziennie tutaj.